tym nie zdajemy. Co robimy, jak grzeszymy, jak bardzo się od Boga oddalamy. Tak, uważajmy na to, co wypowiadamy. Na to, co wypowiadamy. Uważajmy na słowa, bo one działają jak broń maszynowa. Uważajmy na to, co mówimy, bo jeszcze nie chcą, co kogoś zranimy. Broń maszynowa wypuszcza słowa, że kogoś nie lubimy. Rzuca się z mostu w rzekę, tym krokiem nawet rani swą kobietę. Kobieta zmartwiona, mocno zraniona, traci zaufanie do człowieka następnego. Na pewno też przeżycie pokrzywdzonego, jeszcze do tego przez nią odwiedzonego. Tak jest niestety, bo każdy ma swoje wady i zalety. Dlatego to mówię i chyba się nie gubię. Uważajmy na słowa, bo one działają jak broń maszynowa. Uważajmy na to, co mówimy, bo jeszcze nie chcą, co kogoś zranimy. Ja też dużo ludzi zraniłem przez to, że z nich piłem. Teraz żałuję, twarz sobie pluję i pokutuję, a rymuję, bo źle się z tym wszystkim czuję. Mam nadzieję, że humoru tym nikomu nie psuję. Uważajmy na słowa, bo one działają jak broń maszynowa. Uważajmy na to, co mówimy, bo jeszcze nie chcą, co kogoś zranimy. Jakie są twoje słowa? Jakie są? Czy są jak bomba atomowa? Czy może jak kopka mołotowa? Jakie są twoje słowa? Jakie są? Są słowa, które podnoszą upadłego. I są słowa, które zabijają niewinnego. Są słowa, które wywyższają. I są słowa, które poniżają. Są słowa, które Boga uwielbiają. I są słowa, które go przeklinają. Jakie są twoje słowa? Jakie są? Czy są jak bomba atomowa? Czy może jak kopka mołotowa? Jakie są twoje słowa? Jakie są? Uważajmy na słowa, bo one działają jak broń maszynowa. Uważajmy na to, co mówimy, bo jeszcze nie chcą, co kogoś zranimy. Uważajmy. A jakie są Boże słowa? Jakie są? Słowo Boże jest nieomylne. Słowo Boże jest sprawiedliwe. Słowo Boże jest namaszczone. Słowo Boże jest uwielbione. Słowo Boże zmieniło moje życie. I Słowo Boże może zmienić też twoje życie. Czy wierzysz to, czy nie? Bóg bardzo kocha cię. Uwierz Słowo Boże i rozwijaj się. Bo Bóg kocha cię i czeka na ciebie. On nie chce, żebyś szedł do piekła. On chce, żebyś był z Nim w niebie. Uważajmy na słowa, bo one działają jak broń maszynowa. Uważajmy na to, co mówimy, bo jeszcze nie chcą, co kogoś zranimy. To nie tylko tekst. To nie tylko treść, to nie tylko przesłanie. To ożywione słowa, które są powołanie. To szybkie zdanie, bo to nie tylko na karcie. Realizacja w życiu, realizacja w walce. W ciągłych próbach, odpowiedzialny za nie. Bo nie liczy się zapał, lecz chęci wykonanie. To proste, jak proste są te słowa. Lecz życie to weryfikacja surowa. To jakość, a nie ilość i w ustach. To wprowadzenie w czyn, a nie mądra i pusta. Trafiająca pusta przemowa. Lecz to żywe słowo, po którym jest za nim droga. Boże słowa, tobie oddaję te wersje. Odpowiadam za nie jako jedyny i pierwszy pieśni. Tylko to nadaje sens, kiedy za wypowiadanym słowem wprowadzasz chęć. Wprowadzasz byt, przemyślenie i zmianę. Staram się żyć tak, jak to jest rachowane. Staram się, to nie znaczy, że się uda. Bo życie polega na ciągłym stawaniu w kubach, w trudach. Lecz to przecież konsekwencja czyni nas ludźmi. Odezwały serca, to żywe słowa poprawiam egzystencję. Odpowiedzialny za nie, to prawdziwe wersy. 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 Uważajmy na słowa, bo one działają jak broń maszynowa. Uważajmy na to, co mówimy, bo jeszcze nie chcą, co kogoś zranimy. Tak często mówimy i ranimy. Tak często gadamy i plepiemy. Sobie nawet sprawy nie zdajemy, co robimy, jak grzeszymy, jak bardzo się od Boga oddalamy. Uważajmy na to, co wypowiadamy. Na to, co wypowiadamy. Tak, uważajmy na to, co wypowiadamy. Uważajmy na słowa, bo one działają jak broń maszynowa. Uważajmy na to, co mówimy, bo jeszcze nie chcą, co kogoś zranimy. Uważajmy. Yeah.
kiedyś wychowywała mnie ulica. Choć rodziców miałem, to ich słuchać nie chciałem. Własną drogę wybrałem i nią podążałem. Upadałem, podnosiłem się i dalej gleby zaliczałem. Na każdą wypowiedź zawsze swoje ale miałem. Ale samobójstwem się nie poddałem. Choć takie myśli miałem, lecz się bałem. Kiedy stałem na przepaści między śmiercią i życiem i już prawie spękałem i się nie pachałem. Co dobre zapomniałem, tylko złe przed oczami miałem. O przyjacielu zapomniałem, a kolegów znać nie chciałem. Gorsz, pasz, ból i rozczarowanie zmusiło mnie na takie zachowanie. Wszystkie złe rzeczy, jakie w życiu popełniłem, tylko o nich myślałem. O tych dobrych zapomniałem, kiedy tak stałem i prawie skakać chciałem, nagle słyszę: stój, daj mi rękę, będziesz mój. Chcesz doświadczyć Jezusa wolności? Duch Święty pokaże ci swoje możliwości. Chcesz doświadczyć Jezusa wolności? On ma wspaniałe możliwości. I ty też możesz doświadczyć Bożej miłości. Zawołaj do Jezusa, on ma wiele cierpliwości dla ciebie. I ty też możesz doświadczyć Bożej miłości. Zawołaj do Jezusa, on ma wiele cierpliwości. Ciebie chwali, taki kwiaty i herbodar, bo ty wszystko masz w opiece, wszystko tobie się podobać czasem. Panie, jestem twoim dzieckiem, ukochałeś mnie nad życiem, mocno ręką mnie prowadzisz, błogosławisz mi solicie. Panie, jestem twoim dzieckiem, ukochałeś mnie nad życiem, mocno ręką mnie prowadzisz, błogosławisz mi solicie sam. Tak jak ma to prawdę syn, taki ja powracam ojcze, tak jak on, taki ja. Zagubiłem swoje wzorce, twoje słowo, twą naukę, twoją miłość do ludzi. Zagłosiłem zgłosiłania, czyli hamulec i budzi, tak jak on. Zabiegając łaskę i majątku sobie zdjąłem. Sam byś tego z pewnością wciągnął, twoje, twoje słowo. Siłę i wolę zwycięska, prawda, zdrowie i sumienie i swobodę swego serca. Niepolony przez seks, wyuzdanie i namiętność. Dałeś teżki i tabletki, puchy, machy, obojętność. Zniewolony, pozbawiony radości i życia, nauczony na głodzie, stawać, oddychać, zasypiać. Dziękując niedostatek, przebywając pośród tych, którzy kiedyś byli za przykład, tak nie należy żyć. Pośród nich fragment się iluzją i kłamstwem, że w spełnieniu z tych rząd zyskać siłę i szansę, że bez ciebie ojcze można odnieść wiktorię i triumf. Pozostałem przegrany na dnie życia i z tyłu, z prochu i z pyłu. Tam gdzie zobaczyłem siebie, zdałem sobie sprawę, że mi foka wcale nie jest chlebem. Zaglądałem w serce, odnajdę z tego strzępy, tego co kiedyś nadawało tempo tętni. Z głębokiego snu po długim czasie wspominając, jak mi dobrze było z tobą, ojcze, razem. Przysyłem przeciwko niebu i tobie, by nazywać się twoim synem, już nie jestem godzien. Spodziewam, zasmucałem cię ilością moich win. Dziś powracam do ciebie, jako magnet, prawdę syn. Ojciec, przysyłem przeciwko niebu i tobie, by nazywać się twoim synem, już nie jestem godzien. Spodziewam, zasmucałem cię ilością moich win. Dziś powracam do ciebie, jako magnet, prawdę syn. Jako ten syn, który się zagubił, ale się odnalazł. Byłem człowiekiem okradzionym ze wszystkiego. Nie miałem zdrowia, nie miałem zdrowia psychicznego. Nie miałem żadnych uczuć, nie miałem żadnych emocji. Nie miałem nic dobrego, czym mógłbym zasłużyć na miłość mojego ojca. A on po prostu wziął mnie na swoje ramiona. Wtedy, kiedy ja chciałem odebrać sobie życie, przytulił mnie i dał mi nowe, dużo lepsze życie. Dzisiaj jestem tutaj, aby ci powiedzieć, że nieważne w jakim ty jesteś miejscu swojego życia, nieważne jakie są za tobą okoliczności, czy jesteś bogaty, czy jesteś biedny, czy jesteś wykształcony, czy nie jesteś wykształcony, zawsze możesz wrócić do ojca, jeśli tylko tego potrzebujesz. Ojciec czeka na ciebie. I zawołaj, zmienij mnie. Potrzebujesz zmiany,
zmieniaj mnie. Tak bym z tobą szedł na ustach, aby karta mej historii nie pozostała pusta. Odbicie lustra pokazywało ciebie we mnie. Zmieniaj mnie na lepsze codziennie. Zmieniaj mnie, modlę się do ciebie Boże, będzie w ciebie wpływ miłość, proszę zawsze mi pomożesz. Kiedy będzie gorzej, kiedy będzie tak, że lepiej widzę ciebie jak umierasz. Przebij ty moim ciebie, twoje ręce, człowiek wojny moich słów, ten spokój jest przyjadej. Ja przybijam ciebie znów i tak dzięki świecznie za każdy mój czyn, a wszystko to dla odkupienia moich win. Przepraszasz mi, wiem, że dokona zmiany. Jest mnie ludzki popęd, jest niezahamowany. Próbuję sam i kończę ostatecznie, że więc mam do ciebie. Boże, zmieniaj mnie. Zmieniaj mnie na lepsze. Zmieniaj mnie. Zmieniaj mnie codziennie. Każdego dnia. Zmieniaj mnie na lepsze. Codziennie. Zmieniaj mnie. Potrzebuję zmiany, ty mnie Boże zmieniaj. Zmieniaj mnie, zmieniaj moje nastawienia, abym umiał pokonać wszystkie bóle i cierpienia poprzez twego ducha. Jak mi coś wysiłę, by zwyciężyć ten krew, przecież trochem i tyłem. Bym na przytomniałość pozostawiałem za sobą wszystkie próby i błędy, które stały się przeszkodą, przeszkodą do zmiany. Ty mnie Boże zmieniaj, abym umiał zapomnieć wszystkie trudne wspomnienia, bo taki dzielę. Tym zdrawia moją pamięć, tym zdrawia uprzedzenia, które twarde są jak kamień. Zmieniaj mnie, mój charakter zmieniaj, aby nie stać się przez tobą w twoich planach i dążenia, aby prawda ta zapisana w żywym słowie wyznaczała mój kierunek, wyznaczała moją drogę, by była błogosławem czy życiowe perypetie. Więc zmieniaj mnie, zmieniaj mnie na lepsze. Więc zmieniaj mnie, zmieniaj mnie na lepsze. Nie bój się zmiany na lepsze. Zmieniaj mnie codziennie, każdego dnia. Wszyscy potrzebujemy zmiany. I ja też potrzebowałem zmiany. Nieważne kim jesteś, czy jesteś prawnikiem, czy jesteś lekarzem, czy jesteś prostytutką, czy jesteś alkoholikiem, czy jesteś ćpunem, czy jesteś uczniem, czy może nawet chodzisz do szkoły, wszystko masz. Masz dobre oceny w szkole. Nieważne kim jesteś, jeżeli w twoim sercu nie ma Chrystusa, idziesz do piekła. Tylko z Jezusem Chrystusem możesz być tam. Jeżeli przyjmiesz Go do swojego serca, tam będziesz. Zagramy utwór, który mówi o nadziei. Tą nadzieją jest Jezus Chrystus. Zwycięstwo każdego dnia.
ja. Niechaj znowu twój i odnowi ziemię. Życie oddaj mi twój deszcz, na spragnione serce. Obejmie i uśmiech się, uwielbienia niech popłynie pieśń. Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał. On życie swe dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Jezus, tylko Jezus Panem jest. Często jest tak, że ludzie zakładają maski, udają, chcą być różnymi ludźmi. Na przykład dziewczyny dzisiaj mają niektóre taki autorytet, na przykład Doda. Chcą być jak Doda. No, nie wszystkie. Niektóre chcą być jak Britney Spears. Ale na przykład chłopcy chcą być jak Budzia, napakowany taki byczek, nie? Albo jak jakiś inny człowiek. Ale zobaczcie, tak naprawdę ty jesteś wartościowy i wartościowa. Taki i taka, jaki jesteś. Nie musisz udawać. Nie bądź tym, kim chciałbyś być. Bądź po prostu sobą. Zdejmij maskę i bądź sobą, taki, jaki jesteś. Ja chciałem kilka słów tylko powiedzieć. Słuchajcie, człowiek rzeczywiście chodzi w masce. Ja całe życie chodziłem w masce. I nie byłem sobą. I chciałem być kimś. I kiedyś pamiętam, obejrzałem taki film. Człowiek z blizną. Nie wiem, czy oglądaliście taki film z Al Pacino. Kiedy zobaczyłem ten film, postanowiłem, że będę taki jak ten człowiek, ale nie będę ćpał, nie będę chlał. I wiecie co? I powiem wam, że byłem takim człowiekiem. I nie było dla mnie nadziei. Byłem bandytą numer jeden w naszym kraju. Byłem człowiekiem strasznym w naszym kraju. Pierwsze strony gazet 997 i inne mnie poszukiwały. Byłem niebezpiecznym przestępcą. Wszyscy ludzie mnie się bali. Ale ktoś stanął na mojej drodze, gdzie nie było dla mnie nadziei, żadnej nadziei. Ktoś, kto podał mi dłoń, kto wyciągnął do mnie rękę i powiedział, że jestem cenny, że jestem potrzebny. Bo nie wierzyłem w siebie, chciałem być kimś, kim nie byłem. Chciałem naśladować kogoś, kto nie był autorytetem. Byłem, ale nie sobą. I kiedy przyszedł taki dzień w moim życiu, że wszystko zawiodło, wszystkie drogi, jakie są możliwe, sprawdziłem. Wszystkie zaprowadziły mnie na same dno. Wszystkie drogi zaprowadziły mnie na same dno. I nie było żadnej nadziei. I czy żadne skarby, żadne pieniądze, nic nie było w stanie zmienić mojego życia. Moja mama została zamordowana przez mojego przyjaciela, który się mienił przyjacielem. Nie zmieniło to mojego życia. Mój ojciec zapił się na śmierć. Mój brat zapił się na śmierć. Mojego brata najmłodszego nie znam, bo jak nas zabrali do domu dziecka, od tamtej chwili go nie znam. A ja spędziłem ponad 20 lat w więzieniu. 45 lat chodziłem w masce i nie byłem sobą. I nie było dla mnie nadziei. I przyszedł dzień, kiedy byłem sam, zamknięty w celi, kiedy siedziałem już tyle czasu sam i powoli już dostawałem na głowę, przyszedł do mnie ktoś, kto powiedział, że jestem cenny. Stanął na mojej drodze człowiek, który powiedział, że Jezus mnie kocha. Ja tego człowieka zbiłem, zabrali go do szpitala. Ale ten człowiek w szpitalu leżąc, on się o mnie modlił. On o mnie się modlił. Ja nie mogłem pozbyć się tych słów, które on do mnie powiedział. I musiałem paść na kolana i zawołać: Panie Jezu, jeżeli Ty jesteś, pomóż mi, uwolnij mnie, albo mnie zawieź stąd. On przyszedł do mnie i powiedział: stań, klęknij i zacznij pokutować. Stałem, klęknąłem i zacząłem wołać do Niego. A On przyszedł, wyrwał mi serce, które miałem z kamienia i wstawił nowe, mięsiste i wlał tyle miłości, która się wylewa. Ja w tej miłości mogę się kąpać. Od
tamtego czasu, 14 lat temu, zaczęło się zmieniać moje życie. Jezus zmienił moje życie. Gdzie trudzili się nade mną psychologowie, terapeuci, sędziowie, prokuratorzy, policjanci, cały sztab wykształconych ludzi i nie był w stanie zmienić mojego życia. On przyszedł i zmienił. Dzisiaj mam 14 lat. 14 lat dzisiaj mam. Jestem innym człowiekiem. Ci ludzie się mnie nie boją. Dzisiaj pomagam tym ludziom, których nienawidziłem kiedyś. On zmienił moje serce. I zobaczcie. Ci ludzie się szanują. I zobaczcie, niedawno co się stało. Stało się coś bardzo ważnego. 3 miesiące temu mój brat, który tyle lat siedział w więzieniu też, był alkoholikiem, do którego jak pojechałem, jak zobaczyłem, żył jak gorzej jak pies. W takim domu, gdzie nikt nie chciał wejść, nie miał co jeść. Ja mu mówiłem tyle razy, mówię, bracie, zobacz, Janek, jak ja żyję teraz, jak się zmieniło moje życie. Zaufaj. On nie chciał słuchać. Ale przyszedł dzień, kiedy pomodliłem się od niego i wiecie, co się stało? 1,5 roku przed śmiercią on otrzeźwia. Ani jedne, nie mógł być ani jednego dnia na odwyku, nic. Bóg go uzdrowił. Po 1,5 roku odszedł do Boga. I już dzisiaj nie musi być na melinie. Nikt nie musi już go bić, kopać. Nie musi być pogardzony, bo dzisiaj on jest tam, w niebie. Zobaczcie, niedługo mamy święta Bożego Narodzenia. Jest grudzień. Wspaniały czas. Pamiątka, zobaczcie, narodzi tego, który zbawił cały świat. Żeby on się nie narodził, nas by dzisiaj tutaj nie było. Jak ja bym chciał, żeby moja mama żyła, która została zamordowana, chciałbym, żebym ja z nią święta mógł spędzić. Ja nigdy nie miałem świąt. Nigdy nie miałem świąt, moi kochani. Wiecie, jak ja pamiętam święta? Pamiętam, jak moja mama w domu spała pijana. Nie było światła, nie było prądu. Nie mieliśmy nic, nie mieliśmy co jeść. Chodziliśmy pod oknami i patrzyliśmy, jak inni ludzie spędzają święta Bożego Narodzenia. Jak mają jedzenie na stołach, choinki się palą i ciepło. A my z zimna się trzęśliśmy i byliśmy głodni. Zobaczcie, co się stało. To wspaniały czas jest. Wspomnijmy na tego, który przyszedł na tą ziemię. Narodził się z Maryi Dziewicy. Zobaczcie, Jezus Chrystus chodził po tej ziemi i mówił nam, abyśmy żyli dobrze. On chce dla każdego z nas miłość, pokój i radość. On jest miłością. Ja od kiedy poznałem Chrystusa, moje życie się zmieniło. Ja dzisiaj nie boję niczego. Nie boję się nikogo. Zobaczcie, naprawdę kocham wszystkich ludzi. Chcę, aby wszyscy byli szczęśliwi, aby wszyscy mieli radość. Tego nam potrzeba. Jesteście wszyscy kochani, jesteście potrzebni, jesteście wspaniali, wartościowi. To miasto potrzebuje przemian, to miasto potrzebuje radości, to miasto potrzebuje pokoju. Cały nasz kraj, kochany. Powietrze moje jest. Chlebem mym.
mi